Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz i witam was w kolejnym materiale wideo z serii Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure, czyli fabularnym dodatku do Mario plus Rabbids Kingdom Battle, oczywiście tylko i wyłącznie na konsole Nintendo Switch, moi drodzy. I zanim przejdziemy do tego diabelnego wyzwania numer 4, czyli szybka salwa, czy jak ja jak to wcześniej nazwałem, to, moi drodzy, mała dygresja. Ponieważ przeszedłem to wyzwanie na osobnym save'ie i powiem wam tak, spędziłem na tym wyzwaniu około 20-30 minut. 20-30 minut, coś w tym stylu, słuchajcie. I w dalszym ciągu jedyna rzecz, oczywiście troszeczkę inaczej podszedłem do tego wyzwania, przeliczyłem to, w którą stronę tak naprawdę lecą niektóre z naszych pocisków i w jaki sposób one korygują to, w którym kierunku poleci skradziony fragment pralki, który ma przy sobie ten tropikalny zbieracz, to powiem wam szczerze, że w dalszym ciągu musimy opierać się na jedynej, że tak powiem, na jednym wektorze, który niestety, ale jest czymś, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, w poprzednim materiale wideo z tej serii, czyli na procentowej szansie. Nie ma innego wyjścia. To wyzwanie da się tylko zrobić przy pomocy określonych metod, a co najgorsze, te określone metody, moi drodzy, w dalszym ciągu wymuszają na nas to, że mamy 70% szans, 80% szans na to, że coś zadziała. I niestety to jest ogromny problem. Tak naprawdę są dwie metody podejścia do tego, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od tego, jaką broń powinna mieć dana postać. Po pierwsze, musimy upewnić się, że Kurlik Peach posiada broń, która zadaje obrażenia od miodu, czyli może to być właśnie Honey Hurler, czyli ten zbieracz miodu, miodozbieracz, albo musi tu być Bonnet-Headed Brute, czyli ta nasza tutaj wieżyczka, którą możemy wypuścić i pojedzie do przeciwników, tylko że ona nie pojedzie, tylko w inny sposób musimy ją dostarczyć. Kolejna sprawa jest taka, że Kurlik Kranki musi mieć Oil Drama, czyli tak naprawdę najpotężniejszą drugorzędną broń, czyli tą beczułkę z olejem, czy też beczułkę z nie olejem napędowym, tylko z ropą naftową, to, moi drodzy, właśnie tą broń musimy mieć zaekwipowaną i tylko tak naprawdę to jest nam potrzebne. Jeżeli chodzi o drzewko talentów, to Donkey Kong, podkreślam, Donkey Kong, nie żadna inna postać, tylko właśnie Donkey Kong, musi mieć rozwinięte do maksimum zdolność throw range, czyli zwiększenie obszaru, czy też zwiększenie zasięgu rzutu. Tylko wtedy i wtedy wyłącznie jesteście w stanie zrobić to wyzwanie. Zresztą jedną rzecz widzę od razu, którą możemy zrobić, to znaczy zwiększenie pól ruchu po, że tak powiem, skoku na dmuchawcu, który posiada właśnie nasz drogi Donkey Kong. To sobie wykupimy z tego względu, że tak naprawdę ilość ruchu zawsze się nam przyda. Co zaś się tyczy naszej drogi Kurlik Peach, no to tutaj, jeżeli chodzi o zdolności Kurlik Peach, no to najlepiej by było, gdyby zwiększyć jej zasięg do maksimum. Najlepiej jest zwiększyć właśnie zasięg jej broni podstawowych do maksimum. Na razie nie widzę, co moglibyśmy jeszcze tutaj zrobić. Brakuje nam jednego punktu, aby mieć 4 szarże zamiast 3 szarży na przeciwników. Co zaś się tyczy Kurlika Krankiego, no to ta postać jest dla mnie już rozwinięta do maksimum i tak naprawdę dobrze by było, gdybyśmy na przykład zwiększyli sobie zasięg jego przydługiej historii, czyli tej zdolności, która usypia przeciwników. Ale to jest, tak wiecie, dodatkowa informacja ode mnie. To, co potrzebujecie, to właśnie zdolność rzutu u Donkey Konga, to broń, która zadaje obrażenia elementarne od
miodu, czyli przylepia przeciwników i na dodatek jeszcze ten oil drum, czyli broń drugorzędna, granat u naszego drogiego kurlika krankiego. Quick Strike Servo, czyli niezwykle szybka salwa. Atak salwą, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I tak, moi drodzy, to wyzwanie, tak jak już mówiłem w zeszłym materiale wideo, niestety wymaga sporej dawki cierpliwości, ale nie ze względu na to, że to wyzwanie jest trudne, czy coś w tym stylu. Nie, moi drodzy. To wyzwanie wymaga od was cierpliwości, którą musicie przelać w następujący sposób. Jak widzicie, mamy Bonnet Head Bruta. Bonnet Head Bruta musimy wysłać w kierunku naszych drogich przeciwników, ale on tam nie dotrze, prawda? Jednakże zadaje najwięcej obrażeń od elementu miodu ze wszystkich broni, które posiada nasza droga Kurlik Peach. I przez to właśnie nasza droga maszyna musi być użyta. Można oczywiście użyć innej broni, ale wówczas znowu nawarstwia się ten, że tak powiem, element procentowej szansy. Teraz łapiemy tą oto wspaniałą rzecz, tego oto wspaniałego cosia, rzuconego, czy też wypuszczonego przez naszą Kurlik Peach, łapiemy tą wieżyczkę, stajemy sobie tutaj i rzucamy ją w to konkretne miejsce. W to miejsce musicie trafić. W przeciwnym wypadku to nie zadziała. Nie wiem, na czym to polega, ale no możecie rzucić również tutaj. Tam są dwa takie miejsca. Tu albo tu. Ale powiem wam szczerze, że właśnie najlepiej działa w tym miejscu. Możemy spróbować tutaj. I tu zaczyna się problem, ponieważ kiedy teraz tym rzucimy, to wieżyczka musi, słuchajcie, zakleić nam naszych tutaj przeciwników. I akurat udało nam się przez przypadek, poczekajcie, włączę wam kamerę taktyczną, przez przypadek, z racji tego, że trafiliśmy w to miejsce i udało się nałożyć na przeciwników najwyższe obrażenia, to znaczy trafiliśmy ciosem krytycznym, zniszczyliśmy, czy też pokonaliśmy tego zbieracza, który w tym miejscu był. A to oznacza, że totalnie przypadkiem, totalnie rzut kostki stoi po naszej stronie, udało nam się pominąć jeden dodatkowy ruch. Tym ruchem byłoby wyrzucenie właśnie, czy też rzut granatem, barrel boltem, jak to gra nazywa, tym granatem naszego drogiego kurlika krankiego, rzutem w tą stronę. Jeżeli byście rzucili, to na pewno, słuchajcie, wyeliminujecie tego tutaj zbieracza i wówczas po tym wybuchu, który zostanie tutaj nałożony na tych przeciwników, ten fragment pralki poleci gdzieś w tym kierunku. On po prostu zatrzyma się na którymś z tych... Poczekajcie. Zablokujemy sobie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zablokujmy, żebym pokazał wam, które pole. Wyląduje na którymś z tych czterech pól. Tu, nie tu, gdzie on teraz leży, tylko tu, tu... Te cztery pola, tu gdzie znajduje się pośrodku tych czterech pól, tu gdzie znajdują się kwiatki, na którym z tych czterech pól wyląduje ten fragment pralki. Wylądował on w tym miejscu, ponieważ udało nam się trafić trafieniem krytycznym i po prostu to zadziałało. I teraz zrozumcie frustrację, jaką ja miałem w poprzednim materiale wideo, gdzie próbowałem usilnie zrobić coś. To był dobry pomysł i powiem wam szczerze, że najprawdopodobniej on by zadziałał, tylko problem polega na tym, że nie mamy jak postacią, którą jest Kurlik Kranki albo Donkey Kong, dotrzeć do tego fragmentu, tej naszej tutaj, słuchajcie, pralki, aby móc go zebrać. Możemy to zrobić w taki sposób, jak teraz zrobiliśmy. Możemy strzelić naszą Kurlik Peach z blastera naszego i spróbować zakleić naszego drogiego tutaj, naszego drogiego zbieracza. Ważne jest to, żeby on nie mógł się ruszyć. Dlaczego? Bo to również modyfikuje kierunek, w którym poleci
w którym poleci ta część maszyny, pralki po prostu, tak? Ta część pralki poleci w tym miejscu. Jeżeli użyjecie jakiejś innej broni i zada ona dużo obrażeń, ale nie zrobi tutaj, wiecie, sieczki z tego naszego drogiego, kurlika zbieracza, wówczas macie bardzo dużą szansę, że ten fragment pralki wyląduje na tych polach, gdzie kurlik kranki nie jest w stanie, słuchajcie, do niego dotrzeć. A to oznacza, że po prostu, no najzwyczajniej w świecie, będziecie o jeden ruch troszeczkę do tyłu. No oczywiście powinniśmy zrobić coś takiego, rzucić po prostu tą beczułką w tych przeciwników i to wówczas by również dało nam to rozwiązanie, które tutaj przed sobą mamy, ten efekt, który tutaj właśnie nam się pojawił. Ale oczywiście w dalszym ciągu nie mówię o tym, co najbardziej frustruje. Najbardziej frustruje to, moi drodzy, że musimy trafić elementem miodu w tego zbieracza. Jeżeli go nie zakleicie, to nie zdobędziecie tego fragmentu pralki. Dlaczego? Bo on wyląduje po prostu na tych polach, w tym miejscu, gdzie teraz je podświetlam, gdzieś w tych okolicach wyląduje. Zdarzyło mi się to raz, moi drodzy, więc wiem, co mówię. Zdarzyło mi się to raz i powiem wam szczerze, że to jest frustrujące, bo postawiono tak naprawdę w tym wyzwaniu na zasadę albo gracz wykombinuje, co musi zrobić w odpowiedniej kolejności i nie postawiono właśnie na to, że musimy to zrobić w odpowiedniej kolejności i wówczas zdobędziemy ten konkretny fragment pralki, czy tą część pralki po prostu, tylko postawiono, moi drodzy, na procentową szansę, że coś się zdarzy lub się nie zdarzy. To jest właśnie coś, co irytuje i coś, co przekreśla miano wyzwania, bo wyzwanie, jeżeli dane wyzwanie jest w jakiś sposób, ma być przewidywalne i mamy je zrobić w jakiś określony sposób, czyż są po prostu określone, że tak powiem, określona kolejność i rzeczy, które musimy zrobić i jeszcze do tego przychodzi tak naprawdę procent szansy, że to może się stać lub się nie może stać. Tak jak na przykład to by było w tej pokręconej wyspie. Wyzwanie numer 2, moi drodzy. Wyzwanie moje numer 2 w dżungli. Tylko dlatego, że mieliśmy stuprocentową pewność, że coś się stanie, że jakieś określone elementy zagrają, to wyzwanie było możliwe do pokonania. Ile tam było? 12 przeciwników? W ciągu jednej tury pokonać 12 przeciwników albo coś w tym stylu? No to naprawdę, słuchajcie, 40 przeciwników. Jakoś tak, tych przeciwników było naprawdę dużo. Mieliśmy 100% szansę, że za każdym razem, kiedy będziemy robić jakieś konkretne ruchy, to zawsze stanie się dokładnie to samo. To znaczy, jeżeli strzelimy w określoną postać, to zawsze ta postać oberwie z dokładnie taką samą ilością punktów zdrowia. Jeżeli wysadzimy jakąś beczkę, czy też w wypadku tej gry jakąś skrzynkę z elementem, nie wiem, ognia, to przeciwnicy otrzymają określone obrażenia i z racji tego, że uciekają w jakimś tam kierunku, czy też przenoszą się w jakimś kierunku, gdzieś indziej są zablokowani, wówczas to będzie znaczyło, że tak naprawdę mamy stuprocentową szansę, że zawsze odtworzymy swoje ruchy. Obojętnie co by się nie działo, zawsze przy określonym rodzaju broni będziemy mieli dokładnie te same ruchy z naszej strony i ze strony przeciwnika. To nie jest poleganie na procentowej szansie, tylko poleganie na jakichś konkretnych wydarzeniach, na jakichś konkretnych zdolnościach, na jakichś konkretnych, słuchajcie, rzeczach związanych z danym wyzwaniem. To jest dobre wyzwanie, a wyzwanie, w którym trzeba polegać na procentowych szansach, nie jest dobre, jest wręcz przeciwnie, jest złe, bo to już nie jest wyzwanie. To jest loteria, gdzie macie procentową szansę na to, że uda się wam wygrać. Ale mniejsza już o tym, może ten niesmak tego ostatniego wyzwania zostanie zmazany właśnie przez flambirowane banany.
I wiecie, czym są flambirowane banany, czy też banana z flambe, czy bananowe flambirowanie? Nie no, flambirowane banany to będzie bardziej po polsku. Moi drodzy, flambirowanie to jest metoda przygotowania posiłku. I na pewno ją znacie, bo to jest bardzo efektowna metoda przyrządzania i podania tak właściwie posiłku, który już jest gotowy, więc raczej podania danego posiłku i nadania mu jakiegoś konkretnego smaku. To znaczy, jeżeli macie jakiś konkretny posiłek, jakieś konkretne danie już przygotowane, skrapiacie je alkoholem i podpalacie. I to jest właśnie, moi drodzy, flambirowanie. Zobaczymy, o co chodzi z tymi flambirowanymi bananami i miejmy nadzieję, że uda nam się to wyzwanie bardzo szybko ukończyć. Wydaje mi się, że z racji tego, że mamy tutaj zapomniane ruiny, to ten akt zapomnianych ruin, że odbywać się będzie to gdzieś w ruinach, to będziemy mieli właśnie, musimy zniszczyć wszystkie złe banany, będziemy musieli uważać na podpalenie i chciałem powiedzieć, że albo będziemy musieli zniszczyć, wiecie, będziemy musieli zniszczyć w jakiś sposób złe banany, a następnie będziemy musieli je w jakiś sposób podpalić, czy coś w tym stylu. No, innej opcji nie ma. Mamy dwie tury, żeby to zrobić. Wiecie, co jest najciekawsze? Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że mamy cztery stosy bananów i musimy coś z nimi zrobić. I mam pewien pomysł, co moglibyśmy z nimi zrobić, ale czy to się nam uda, tego jeszcze tak naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Gdzie jest Kurlik Peach? Kurlik Peach i nie Kurlik, tylko Donkey Kong znajdują się tutaj. Mamy tutaj te złe banany, te składy złych bananów. Ostatnie może ze składów złych bananów, jakie w ogóle te, wiecie, te tropikalne kurliki udało im się jeszcze gdzieś uchować. Resztki tak naprawdę ich, nie zasobów, tylko ich składzików, ich zapasów, tak właściwie. No i co my tu mamy? Mamy żygacze ognia. Jeden, który będzie plunął ogniem, czy też zionął ogniem w tym kierunku. I drugi, który będzie zionął w tym kierunku. Czyli, innymi słowy, nie możemy tu mieć żadnej postaci i nie możemy mieć żadnej postaci tutaj. I teraz zobaczcie, jak to jest sprytnie zrobione. Te żygacze ognia nie plują w kierunku tych złych bananów, tych składzików złych bananów. Dlaczego? Bo po prostu zadałyby im obrażenia i ułatwiłyby nam robotę. No ale z racji tego, że nic my więcej tutaj zrobić nie możemy, jak patrzeć tylko na to, no to słuchajcie, wróćmy i rozpocznijmy tak naprawdę naszą tutaj przygodę. I zobaczmy naszą przygodę, nasze zmagania z, że tak powiem, z tym wszystkim. I zobaczmy, co my tak właściwie będziemy musieli tutaj, słuchajcie, zrobić. I wydaje mi się, że atak ze strony naszego kurlika Krankiego na ten składzik w pierwszej kolejności będzie dobrym pomysłem. Tak mi się wydaje i tak też zróbmy. Piękne obrażenia, mój drogi. Następnie wydaje mi się, że Donkey Kong... Co my chcemy zrobić Donkey Kongiem? Donkey Kongiem będziemy chcieli zaatakować... Którą z tych stert bananów będziemy chcieli, słuchajcie, zaatakować? Będziemy chcieli zaatakować tą stertę bananów, czy też tą. Tą stertę bananów zaatakujemy, słuchajcie. Staniemy sobie tutaj i zaatakujemy ją w taki sposób. Piękne obrażenia, mój drogi Donkey Kongu. Teraz sobie zawezwiemy tutaj tych przeciwników i czekajcie, ile to? 123 obrażenia. Damy radę coś zrobić i damy radę zniszczyć tą stertę bananów, więc jest dobrze. Co się tyczy naszej drogiej Kurlik Peach? Nasza droga Kurlik Peach musi zaatakować
tą stertę złych bananów. I najlepiej to było, by zrobić z takiego miejsca, gdzie nie oberwiemy. Stańmy za tym. Za tym klockiem i zobaczmy, co z tego wyniknie. W pierwszej kolejności włączymy sobie tarczę, aby zniwelować ewentualne straty późniejsze. No i zaatakujmy, słuchajcie. Zaatakujmy w taki sposób. Pięknie. Krytyczne obrażenia. I teraz... Teraz, moi drodzy. Ten ogień będzie szedł... Tu. Musielibyśmy ustawić kurlika Kankiego tak, żebyśmy mieli 100% pewność, że nic mu nie będzie. Czekajcie. Co my moglibyśmy tutaj zrobić? Tak się zastanawiam. W jaki sposób my to możemy ugryźć? Na pewno Donkey Kongiem zrobimy coś takiego. Słuchajcie. Tutaj tych przeciwników i ten stos bananów po prostu zniszczymy. I musimy zaryzykować, słuchajcie. Musimy zaryzykować na zasadzie musimy zadać obrażenia temu, tej stercie złych bananów. A żeby to zrobić, najłatwiejsze dla nas będzie tutaj użycie starego oczka. Czyli tej zasadzki. Ze strony naszych tutaj niemilców. No i dobra. Tura przeciwników, bo nic więcej tak naprawdę nie zrobimy już tutaj. Wy tutaj... Aha, zadziałało, czyli nic się nam nie stało. Super. Niestety ty jako pierwszy się przesuwasz i to w pewien sposób nam pokrzyżuje tutaj plany. Nie ruszasz się? Ruszysz się, niestety. To nam pokrzyżowało troszeczkę plany zadania dodatkowych obrażeń tej stercie bananów. Mamy 3 sterty bananów i mamy tak naprawdę... 1,5 ataku. 1,5 ataku, które musimy wykonać. Damy radę. Szczerze powiedziawszy, czekajcie, mamy 2 sterty bananów tylko, nie 3. Nie, 3 mamy jednak sterty bananów, więc musimy zadać te obrażenia w jakiś konkretny sposób, bo w przeciwnym razie naprawdę źle się dla nas skończy. No dobra. Co my tutaj możemy zrobić? Takiego, żeby to zadziałało. Dobra, przyspieszmy to, bo to będzie jeszcze troszeczkę trwać. Przeciwników mamy... Mamy troszeczkę przeciwników w tym miejscu, więc faktycznie tak naprawdę musimy coś tutaj zrobić. To mi się nie podoba, co właśnie zrobiliście z naszym drogim kurlikiem Krankiem, ale innej opcji nie ma. Okej. Bohaterowie. Jeżeli strzelimy w to, to mamy zlikwidowaną tą stertę złych bananów. No i super. No okej, dobra. Co do Kurlik Peach? Gdzie my chcemy ją przestawić? Kurlik Peach przestawimy sobie... Powiedzmy, że tutaj... Musimy tak rozstawić nasze postaci, żeby mieć jak największe, słuchajcie, pole do manewru. Przestawimy Kurlik Peach w to miejsce, bo najzwyczajniej w świecie to jest dobre miejsce. Teraz tak, Donkey Kong, szanowny Donkey Kongu, mam dla ciebie małą propozycję odnośnie tego, co my byśmy chcieli tutaj zrobić. Ile obrażeń zadamy tamtej stercie, czy będzie to wystarczająco? To chciałbym się dowiedzieć. Złapmy tutaj. Najgorsze jest to, że ta sterta niestety, ale jeszcze nie oberwała. Musimy stanąć tu. Jeżeli rzucimy, zniszczymy tą stertę. Jesteśmy w stanie to, słuchajcie, zrobić. Dobra. Czy jak tutaj postawimy, też się uda. Tu nie możemy rzucić. A jak tu rzucimy... Czekajcie. Może...
Nie, musimy rzucić tu co najwyżej. No dobra. Rzucimy kurlika krankiego w to miejsce. Mając nadzieję, że naprawdę, naprawdę coś tutaj nam to pomoże. Dobra, zamroziliśmy niestety kurlik Peach. Co nie do końca mi się podoba. Ale teraz, słuchajcie, możemy zrobić coś takiego. Że... Donkey Kong rzuci swoim złotym gyrem w ten... w tą stertę złych bananów. 94 obrażeń. I nasz kurlik Kranki może to zakończyć po prostu strzelając do nich. Uff, na całe szczęście, słuchajcie. Ale po raz kolejny nie poszło to dokładnie tak, jak ja sobie zaplanowałem. Myślałem, że w pierwszej turze uda nam się... Taki był plan, słuchajcie, żeby w pierwszej turze zniszczyć dwie sterty złych bananów. Dlatego też użyłem tej zasadzki naszego drogiego kurlika Krankiego. I, że tak powiem, ta zasadzka miała nam w jakiś sposób, słuchajcie, dopomóc. Miała nam coś tutaj zmienić, zmodyfikować. Moglibyśmy w czasie tej pierwszej tury zniszczyć po prostu ten ostatni, czy też po prostu nadać nam większe po prostu pole manewru, czy też zwiększyć naszą szansę na to, że uda nam się na pewno w następnej turze, w tej drugiej turze, zniszczyć wszystkie pozostałe sterty bananów. Udało się to zrobić, co prawda nie tak, jakbym ja sobie to wymarzył i nie tak, jak ja sobie to tak naprawdę, wiecie, w jakiś sposób tutaj nie wymyśliłem, tylko po prostu zaobserwowałem i chciałem, żeby to w jakiś sposób się tutaj przydarzyło, no ale nie zawsze ma się wszystko, co się wymarzy i nie wszystko idzie zawsze zgodnie z planem, ale czasami plany tak czy tak się powiodą. No i słuchajcie, drugie, czytajcie, ostatnie wyzwanie w zapomnianych ruinach, czyli pole tarcz. Wyzwanie numer 2, którym jest pole tarcz. I przedłużę ten odcinek, nawet jeżeli to pole tarcz będzie jakimś tragicznym wyzwaniem, ale obiecuję wam, że nie będę was tak tutaj piłował. Mamy pokonać wszystkich w limicie 3 tur. Okej, dobrze. Ja mam pytanie. Ja mam naprawdę bardzo, ale to bardzo proste pytanie. W ciągu 3 tur mam pokonać ilu? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A może inaczej. Tutaj mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tropikalnych tarczowników w zaledwie 3 tury. Ja poproszę centrum bojowe i to tak konkretnie poproszę z centrum bojowym i bym poprosił małą modyfikację moich zdolności. Po pierwsze ja poproszę zwiększenie zasięgu tego naszego groove range, magnet groove'a, tego magnetycznego balansowania, czy jakby tego nie nazwać. Druga sprawa, ja poproszę zwiększone obrażenia od szarży. Co prawda to wyklucza w tym momencie możliwość, tak jak widzicie, tą możliwość. Czyli nie możemy robić 4 szarży, ale wolę mieć więcej obrażeń niż 4 szarże. No bo poczekajcie, jeżeli szarża dawała nam 50, to 4 szarże dałyby nam 200, a tutaj 3 szarże pod 70 dają nam 210 dodatkowych obrażeń. Czyli wychodzi, że zadamy więcej obrażeń, co prawda mniejszej ilości przeciwników, ale ogólnie, sumarycznie wychodzimy na plus. No i jeszcze nasz drogi kurlik Kranki, który bym chciał, żeby zwiększyć jego zasięg podstawowych ataków, bo to chyba będzie tutaj najbardziej przydatne. Dobra, słuchajcie. W takim bądź razie rozpoczynamy tą walkę. I mam taką szczerą nadzieję, że uda nam się co nieco więcej tutaj zrobić. I co my właściwie możemy tutaj, słuchajcie, zrobić, to już jest pytanie z troszeczkę innej
beczki. Wejdziemy sobie tutaj i zaatakujemy tego przeciwnika. Nie, czekajcie, staniemy sobie w tym miejscu i tego przeciwnika, no najzwyczajniej w świecie, zaatakujemy. Zobaczymy, słuchajcie, jak nam pójdzie. Mój plan jest taki, że w tym momencie, przyzywamy tych wszystkich tutaj gagatków. Oni na pewno do nas przyjdą, bo skuteczność jest stuprocentowa, więc wszyscy muszą tak naprawdę do nas przyjść. To będzie jeden duży atak. Czy wy to widzicie? Czy wy to, moi drodzy, widzicie? Poczekajcie, kamera taktyczna. Poproszę kamerę taktyczną. Ilu tutaj przyszło? Raz, dwa, trzy. Czekajcie, może w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10 przeciwników w jednym miejscu. Podkreślam jeszcze raz, 10 przeciwników w jednym miejscu. I pozostałych ilu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pozostałych 6 przeciwników w tym fyrtlu. Okej. Czy my damy radę coś z tym zrobić? Oczywiście, że na pewno damy radę coś z tym zrobić. Tylko moje pytanie brzmi, jak bardzo, ta gra chce nam pokazać, że wow, nawet wiecie co, nawet nie wiem, co tutaj mam dalej ze sobą zrobić. Przesuniemy na stół. Słuchajcie, no tego nie grali, żebym ja nie wiedział, któremu z przeciwników wlać. Ale chyba najlepsze będzie, jak zaatakujemy tych przeciwników tutaj, bo chyba Donkey Kong nie oberwie. Nie, Donkey Kong też oberwał. Na całe nasze nieszczęście. No ale możemy go uleczyć, także tutaj problemu nie będzie. No dobra. Połowa przeciwników właśnie w tym momencie straciła swoje życie. Okej. Włączamy tarczę na naszej drogiej Curly Peach. Bo inaczej, że tak powiem, to my tutaj nie damy rady nic zrobić. I teraz moje pytanie brzmi, co robimy dalej? Wydaje mi się, że chyba najlepszym teraz wyjściem będzie po prostu zaatakować tych przeciwników. A, nie możemy tutaj na Curly Peach polegać. No dobra, w takim razie. Czekajcie, która z naszych broni. Nie, ta broń jest przeciwko. Ta jest przeciwko wszystkim, więc tutaj coś zaraz spróbujemy, słuchajcie, zrobić. To znaczy, siebie, gagatku, zaatakujemy. Podejdziemy tutaj. Zaatakujemy was wszystkich od tyłu. Włączymy naszą tutaj zasadzkę. No i przełączymy się na turę przeciwnika. Ty będziesz atakować Curly Peach, niestety. A następnie będziesz atakować Kurlika Krankiego. No i pokonaliśmy go. Gdyby ten atak poszedł w drugą stronę, to mielibyśmy, słuchajcie, 3 kolejnych przeciwników zlikwidowanych. Ale niestety atak nie poszedł w drugą stronę, tylko w tym kierunku się, że tak powiem, zawieruszył. I będziemy musieli niestety coś tutaj zrobić. Atakujcie! A, niestety, ale... Ale nasi przeciwnicy mają troszeczkę inną wizję tutaj. No i przy okazji sami siebie likwidują. Czy Kurlik Pisz jest już, no, Kurlik Pisz już jest zaklejona, więc tak naprawdę nie mamy tutaj możliwości zmiany kierunku jej ruchu. Jeszcze tylko brakuje, żeby, słuchajcie, nasz Kurlik Kranki został tak naprawdę przyklejony w miejscu i to już w ogóle wtedy będziemy naprawdę, mieli dość nieciekawą sytuację.
Tura numer 2. Ja bym poprosił, żeby tura numer 2 już się, słuchajcie, zaczęła, bo tura numer 2 naprawdę dość dużo nam tutaj będzie w stanie zmienić. Zaczynając od najprostszej, słuchajcie, rzeczy, czyli od ataku na ten fyrtel i na tych przeciwników, którzy znajdują się w tym obszarze. Musimy wykończyć jak największą ich ilość. I moje pytanie brzmi, no oczywiście Kurlik Peach za dużo tutaj zrobić nie będzie mogła, ale za to bardzo dużo będzie mógł zrobić, nie będzie mógł zrobić nasz drogi Kurlik Cranky, więc musimy zadziałać tutaj Donkey Kongiem. Jeżeli zadziałamy Donkey Kongiem, no to moi drodzy, wówczas musimy to zrobić w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi. Czyli musimy zadać tym gagatkom jak największe, słuchajcie, obrażenia. Oczywiście nasza droga Kurlik Peach będzie tutaj ucieszona, bo w jakiś sposób będziemy mieli troszeczkę większe szanse. Oczywiście też uzdrowimy się na wszelki zaś. No i słuchajcie, zaczynamy. Kto ma najwięcej życia? Ty masz najwięcej życia, czyli ciebie zaatakujemy. Potem ciebie zaatakujemy, a następnie zaatakujemy ciebie, ponieważ ty będziesz miał tak naprawdę największe szanse na to, że coś złego się tutaj stanie. I teraz, żebyśmy mogli potem się gdzieś ruszyć bliżej, ustawimy, czekajcie, tu będziemy mieli 100% szans. Tu jeżeli ustawimy Kurlik Peach, to mamy 100% szans, żeby zaatakować tamtego niemilca. I wówczas mamy jakąś szansę, żeby w tym kierunku się zbliżyć, plus Kurlik Peach będzie robiła zaprzynętę na tamtych dwóch tarczowników. Dobra, próbujemy coś tutaj, słuchajcie, zrobić. I naprawdę, jeżeli to za pierwszym razem wyjdzie, to jesteśmy, słuchajcie, w domu. Teraz, mój drogi Kurlik Cranky. Czekajcie, chcę zobaczyć, jak Donkey Kong może zaatakować. Donkey Kong może zaatakować tą trójkę. Więc my musimy odbić się w taki sposób od Donkey Konga, aby móc zaatakować tą trójkę. Tak, to jest najbardziej logiczne, co możemy zrobić, słuchajcie. Tego załatwimy, niemilca. 60 obrażeń, super. Donkey Kong rzuca... Nie, Donkey Kong nie rzuca swoim bananem. Strzelamy najpierw do tych niemilców, żeby Donkey Kong na 100% mógł załatwić tego niemilca. Krytyczne obrażenia, super. Podoba mi się to. Bardzo mi się to nawet podoba. I teraz włączymy Harry Eye'a, czyli tą naszą zasadzkę, po to, aby, jeżeli podejdą przeciwnicy, to oni tak zginą, bo mają 47 punktów zdrowia i coś w tym stylu, więc jeżeli tylko podejdą odpowiednio blisko, to już po nich, a nawet już po nich, jeżeli Kurlik Peach po prostu do nich podejdzie. Dlaczego? Moi drodzy, Kurlik Peach zadaje po 70 punktów obrażeń. I Kurlik Peach może ich załatwić wystarczająco, po prostu używając naszego drogiego Bonnet Head'a, czyli naszej wieżyczki, naszej sentry tutaj. Bonnet Head Brute, naszego brutala, młotowatego brutala, czy jakkolwiek go nazywałem. Wystarczy, że zrobimy to i słuchajcie, w trzeciej turze udało nam się pokonać wszystkich przeciwników. A tym samym, moi drodzy, udało nam się osiągnąć cel, jakim są, moi drodzy, wszystkie wyzwania, jakie mamy dostępne. Oczywiście z tych wyzwań podstawowych, wyzwań bananowych kurlików, a nie wyzwań definitywnych, wyzwań ostatecznych. Nie, nie, nie. Nie mówię o tych wyzwaniach. Moi drodzy, udało nam się zrobić wszystkie wyzwania, jakie były dostępne
które chcieliśmy zrobić, które były naszym celem. Spójrzcie, udało nam się ukończyć wszystkie te zwariowane wyzwania kurlików. Cały most wypłynął na powierzchnię. Wreszcie wypłynął na powierzchnię. Most ponad kurliczą wodą. Ha! Czy powinniśmy przez niego przejść? Oczywiście, że powinniśmy przez niego przejść. I to jeszcze w tym odcinku, w tym materiale wideo zrobimy z tego względu, moi drodzy, że ukończymy drugi z naszych celów, który sobie postawiliśmy, zanim skończymy tą serię. I tym celem, moi drodzy, było otwarcie i znalezienie wszystkich skrzynek, jakie znajdują się w grze. A ostatnie cztery skrzynki znajdują się właśnie na tej wysepce, na wysepce z czteroma wyzwaniami definitywnymi, z wyzwaniami ostatecznymi, których ruszać nie będziemy, ponieważ najzwyczajniej w świecie są to wyzwania kropka w kropkę identyczne jak te wyzwania, które znamy z Mario plus Rabbids Kingdom Battle, których osobiście nie przeszedłem, ponieważ są nużące. Próba odgadnięcia kolejności, w jakiej powinniśmy wykonać odpowiednie akcje i próba dojścia do tego, w jaki sposób te wyzwania rozwiązać, jest po prostu zbyt irytująca, zbyt nerwogenna i przy okazji zbyt monotonna. Bo to jest, słuchajcie, siedzenie, robienie dokładnie tego samego przez godzinę, aby rozwiązać jedno z tych zadań, jedno z tych wyzwań, które będzie trwało 3 minuty. Poświęcić godzinę, dwie czasami, swojego własnego wolnego czasu tylko po to, aby rozegrać wyzwanie trwające 3 do 5 minut, no to jest coś nie halo, moi drodzy. Dlatego wyzwaniami ostatecznymi, tak samo jak w przypadku wyzwań ostatecznych w Kingdom Battle, nie zajmiemy się w Donkey Kong Adventure. A to oznacza, że kolejny materiał wideo będzie ostatnim materiałem wideo, moi drodzy, z tej serii. I powinniście go zobaczyć, powinniście, nie obiecuję niczego, powinniście go zobaczyć w tym tygodniu razem z tym materiałem wideo, ale wydaje mi się, że po prostu zaczekam do przyszłego tygodnia, aby podsumować całą naszą przygodę z Mario plus Rabbids Kingdom Battle. I co najważniejsze, moi drodzy, podsumujemy ją godnie. I jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia, jeżeli macie jakieś swoje 5 groszy do dodania, o których ja może nie mówiłem, ale o których warto by było wspomnieć i one w jakiś sposób mogą wpłynąć na ocenę tej gry, no to wówczas, moi drodzy, piszcie śmiało komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i postaram się zawrzeć wasze przemyślenia, wasze tak naprawdę dodatkowe argumenty co do oceny Mario plus Rabbids Donkey Kong Adventure. Postaram się to zrobić, tylko musicie to napisać, moi drodzy, w komentarzach. Dlatego ja się wstrzymam z publikowaniem i w ogóle nagrywaniem tego materiału wideo do następnego tygodnia. Podsumujemy sobie tą grę i zrobimy to należycie. A zanim zakończymy dzisiejszy materiał wideo, to, moi drodzy, zobaczmy, cóż za nagrody przed nami czekają. Jeszcze zresztą zobaczymy wszystko, co znajduje się w Tropikalnym Muzeum, bo tego tak naprawdę do tej pory nie zrobiliśmy. Walka z Kurliko Kongiem. Artwork. Tak, artwork z walki z Kurliko Kongiem. Super. Kolejna, tym razem ścieżka dźwiękowa. Requiem for a Kong. Requiem dla małpy, czy też dla goryla, czy też dla Konga, jakkolwiek by tego nie nazwać. Trójwymiarowy model Mega Kurliko Konga i ostatnia, słuchajcie, ostatnia skrzynka, trójwymiarowy model, trójwymiarowa diorama wyspy? Słuchajcie, trójwymiarową dioramę wyspy musimy zobaczyć. W ogóle, tak teraz jak się zastanowić, nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz, ale tak teraz to zauważyłem. Jeżeli faktycznie trójwymiarowa diorama wyspy istnieje, czy to oznacza, że cała nasza przygoda, Bananowa Laguna, Rafa Koralowa i dodatkowo, słuchajcie,
wszystkie pozostałe rzeczy, czyli nie wiem, czyli co, czyli ruiny, czyli dżungla i tak dalej, znajdują się na jednej wielkiej mapie. No, Snowdrop, czyli silnik, który napędza tą grę, jest w stanie takie coś wygenerować, więc nie byłoby to dziwne. Poza tym pamiętajcie, że mapy, poszczególne krainy w Donkey Kong Adventure, tylko w Kingdom Battle, również były wygenerowane i to były wielkie mapy. Tutaj ta wyspa również jest wielką wyspą i jeżeli mamy całą dioramę i to był jeden wielki poziom wygenerowany i wczytany na raz, to słuchajcie, szacunek, że to się udało bez zbędnych dodatkowych loadingów. Oczywiście loadingi były pomiędzy bitwami, które są ładowane i które są umieszczane w tym świecie, bo jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem w Kingdom Battle, a która jest ważna dla zarówno Kingdom Battle i Donkey Kong Adventure, o której powiem wam przy ocenie tej gry, bo to jest rzecz związana z mechaniką i z działaniem tak naprawdę, słuchajcie, całego silnika gry, który napędza zarówno podstawkę, jak i ten dodatek. I to jest bardzo ciekawe technicznie, jak to zostało zrobione. Ale mniejsza o tym, porozmawiamy o tym w ostatnim materiale wideo z tej serii, który zobaczycie w przyszłym tygodniu. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie coś dodać do tej oceny, jeżeli chcecie zwrócić moją uwagę na coś konkretnego, piszcie śmiało komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości. Czy to komentarzem na komentarz, czy też odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów z tejże serii. A jak na razie to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do zobaczenia w ostatnim materiale z tejże serii w przyszłym tygodniu. Cześć!